hrabina Kozel, łóżka, August Mocny i na tym właśnie moglibyśmy skończyć dzisiejszą audycję. Paweł Wieczorkiewicz. No, jednak kawałek polityki również. Marek Urbański. Piękne i bestia. Anna Konstancja Kozel, hrabina, żona saskiego ministra. Po przybyciu do Saksonii w 1699 roku stała się faworytą Augusta II. Miała wielki wpływ na politykę króla. W 1716 utraciła względy monarchy, została aresztowana i osadzona w zamku Stolpen. Panie redaktorze, i znowu jakąś latawicę pan nam usiłuje tutaj sprzedać, żebyśmy bałamucili naszych biednych słuchaczy. Hrabina Kozel, łóżka, August Mocny i na tym właśnie moglibyśmy skończyć dzisiejszą audycję. No, jednak kawałek polityki również. No i ta latawica od roku 716 do roku 785 już nie latała, tylko siedziała, bo została zamknięta w czymś w rodzaju pół więzienia, pół aresztu domowego. Internowana i tam dokonała żywota, czyli łatwo obliczyć, że przesiedziała pół wieku w jednym miejscu. No co raczej przydomek latawicy tutaj, no nie bardzo chyba do niej. Siadawica wobec tego. Raczej siadawica. A rolę polityczną odgrywała krótko bardzo. Ona była żoną ministra saskiego, którą August II swoim obyczajem uwiódł, a nie swoim obyczajem no, uczynił w pewnym momencie czymś w rodzaju żony. To się w języku dyplomatycznym nazywa żoną morganatyczną. I ona tę funkcję pełniła jakieś 6-7 lat. To przy przerobie Augusta bardzo długo. Tak, co przy Auguście było bardzo długo, no i przypisywano jej mocne intryganctwo polityczne w związku z wojną wielką. A proszę państwa, jak to pięknie wyglądało w filmie Jerzego Antczaka? Nie powiem. Mariusz Dmochowski miał prawie i postury, a na pewno i wiele dystynkcji Augusta II. Natomiast uwierzyć, że skądinąd zdolna aktorka w innych rolach. Jadwiga Barańska jest tą, dla której można ryzykować dwa potężne i poważne królestwa, ich los, przyszłość. No, była, powiem delikatnie, mało wiarygodna. No, ale kto dziś ten film już pamięta? Chodzi czasami w telewizji. Czasami chodzi. No a jeszcze na korzyść hrabiny Kozel można powiedzieć, że była to osoba bardzo wykształcona i o dużych zamiłowaniach i podobno również talentach literackich, co powtarzam za jej biografistami, ponieważ sam nie zetknąłem się z próbkami. Widzicie państwo? Stąd wniosek: kobiety wykształcone niech się najdalej trzymają tego... od władzy. Nie, od władzy i od najstarszego zawodu świata. To nie ich miejsce i ich rola. Najsurowiej ją sądząc na tle czasu, w jakim żyła, wśród ludzi, z jakimi obcowała, niepodobna jej odmówić pięknego, szlachetnego, wzniosłego charakteru. Wśród powszechnego zepsucia, narażona na tysiące umyślnych pokus, wyzywana, aby się swej dostojności wyrzekła, wolała niewolę, męczarnię, niż wyrzeczenie się tego, co zdawało jej się honor zabezpieczać. W czasie najzłośliwszych plotek nikt nie śmiał i nie mógł nic przeciwko niej powiedzieć. Tak pisał autor o swej bohaterce na ostatnich kartach powieści jej właśnie poświęconej. Właściwie podsumowując w ten sposób smutne losy kobiety, dodajmy kobiety, która żyła naprawdę. I najwyższy czas powiedzieć, o kogo chodzi, panie doktorze. No właśnie, żyła naprawdę, nazywała się Anna Konstancja Kozel, z tym, że to nazwisko było nazwiskiem przybranym po rozwodzie ze swoim mężem. Sięgnęła po nazwę swojego rodzinnego majątku i właśnie ta nazwa posłużyła jej później jako to nazwisko Kozel. No i właśnie pod tym nazwiskiem Kozel przeszła do... Przeszła historii. Do historii i przeszła także do literatury, bo to, o czym pani przed chwilą powiedziała, to przypomnijmy, żeby to już tak do końca nazwać. Właśnie Anna Kozel jest tytułową bohaterką powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pod takim właśnie tytułem Hrabina Kozel. Powieść ukazała się w roku 1874 i była kolejną wybitną powieścią historyczną tego pisarza. Wydaje się ważne także to, o czym już przed chwilą powiedzieliśmy, że była to postać faktycznie historyczna, odnotowywana nie tylko przez źródła, ale nawet i przez popularne encyklopedie. Żyła długo, bo 85 lat, urodziła się w roku 1680, zmarła natomiast w 1765. I co ciekawe i co bardzo ważne, w sposób niezwykły no, była wplątana także i w dzieje Polski poprzez postać swojego wybranka, ukochanego monarchę króla Augusta II Mocnego, który, przypomnijmy, dwukrotnie wstępował na polski tron.
Najpierw rządził w latach 1697-1706 i później od roku 1709. Do 1733, czyli do śmierci swojej. Czyli do śmierci. No, chyba nie trzeba tu przypominać, że były to lata nie tylko burzliwe w historii Europy i Polski, zwłaszcza Polski, ale były także to lata bardzo dramatyczne, a okres panowania dynastii saskiej, w tym także Augusta II Mocnego, to były lata znacznego upadku i kultury, i także upadku gospodarczego. To był okres, który zapowiadał już niestety nadciągającą tragedię kolejnych rozbiorów, które ostatecznie miały zmazać Polskę z mapy politycznej Europy. Ale był to także okres ciekawy, ciekawy również dla takiego pisarza jak Józef Ignacy Kraszewski, postać samego króla Augusta Mocnego. Wiemy wszyscy, na czym polegała ta jego moc. Łamał podkowy, był człowiekiem bardzo silnym, a przy tym był człowiekiem, który uwielbiał przepych, uwielbiał rozrywki, uwielbiał zabawy. Więcej czasu w sumie chyba spędzał w Dreźnie, w swoim mieście rodzinnym. Zresztą za jego czasów to Drezno także się rozwijało, tak, ponieważ król budował wspaniałe pałace, między innymi pałace przeznaczone dla swoich kochanek, bo dodajmy, że kochanek miał mnóstwo. No właśnie, ta jego siła objawiała się nie tylko w łamaniu podków, ale także i w łamaniu serc niewieścich. Był rzeczywiście współautorem wielu takich obyczajowych niepokojów i niekiedy nawet skandali towarzyskich. Bardzo, bardzo żywo interesował się kobietami, nie zważając na ich stan, czy to były panny, czy też mężatki. Jeżeli jakaś niewiasta go zauroczyła, jeżeli zakochał się, a był bardzo kochliwy, to zmierzał do celu bez żadnych barier. I tu ciekawe jest, w jaki sposób Anna wtedy Hoym, żona Adolfa Magnusa Hoyma, oczywiście postaci również historycznej, w jaki sposób ta Anna zainteresowała Augusta. To jest prawie! Ale niechże dla mnie drugi gąsior podadzą. Król się weselić zaczyna. Bawmy się! August na przekór Szwedom bale wydaje. Karuzele, maskarady. Teraz już nikt nikomu nie wierzy. Brat brata się obawia. A król śmieje się z motłochu. Trocheowicz Herkules z kobietami Apollo. Z nami nocą gra rolę Bachusa. Najjaśniejszy panie, godzina nadeszła, w której o niczym mówić się nie godzi, tylko o kobietach. Doskonale. Każdy, każdy niech mi swoją kochankę opisze. Fürstenberg zaczyna. Najjaśniejszy panie, proszę o zwolnienie mnie od wizerunku. Nie. Fürstenberg, mów. A mów. Nie ma litości. Maluj tę malowaną kochankę, której palisz ofiary. Moja kochanka, no moja kochanka. Jest bóstwem, bo jej jednej nie zagraża to, co wszystkim innym. Piękność jej dojrzała, jaką jest, pozostanie na zawsze. A teraz kolej na Hoyma. Niech opowie, znany on z milostek. Bo teraz się ustatkował, ale żony nie pokazuje nikomu. Hoym już podpił sobie, rozum języka powstrzymać nie zdoła. Kolejna Hoyma. Znasz mnie, nie ma wymówki, spowiadaj się. Chcę wiedzieć, jak wygląda moja kochanka. Ale ja, mili panowie, nie mam i nie potrzebuję mieć kucharki. Bo mam żonę boginię. Wenus. Mogę ją opisać. Oczy czarne, diamenty, uśmiech pod wdzięku, postać jak dłut wykuta,
Prawda? Przesadza w swoich obrazach. Pijany jest. No, piękniejsza od Lubomirskiej? Śniejsze baje na całym dworze, w całym Dreźnie, w Saksonii. Drugiej nogi nie ma. Jaki zabawny choń pijany. Jaka pocieszna akcyza pijana. Poborca pijany. Śmiejcie, znacie mnie przecież wszyscy. Sami mnie Don Juanem nazywacie. Dlaczegoż miałbym kłamać? Akcyza choj mnie kłamie. Od kilku lat swój skarb na wsi chowa, trzeba go zmusić, aby nam ją pokazał. Użyj Fleming środków, jakich chcesz. Niech mnie kosztuje najdrożej, ale ją trzeba widzieć. Chojmową. Tak jest, najjaśniejszy panie. No, chojm, kochana akcyzo. Wstyd mi za ciebie. Klamaleś bezwstydnie to wobec króla jego mości. Żartowaleś sobie z nas i z niego. Stawiam zaklad. Wstaję. 1000 dukatów zaklad, że żona twoja od innych dam dworu piękniejszą być nie może. No, zaklad. Trzymam zaklad, syna. Sędzio! Ja będę sędzią. A sądu zwlekać się nie godzi. Chojm sprowadzi tu żonę i na pierwszym balu królowej przedstawi. Pisz! Chojm, pisz list. Kurier królewski powiezie list do Laubegas na Delbę. Tam jest twoja żona, tak? Pisz list natychmiast. Anna Kozel, wtedy jeszcze hrabina, małżonka Adolfa Chojma. On był królewskim ministrem podatków właśnie w 1699 roku. Generalny dyrektor akcyzy. Tak. Czyli dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli właśnie minister podatków. Może nie brzmi to najlepiej, ale o to chodziło. Ale zajmował się głównie tym, w jaki sposób od tych biednych poddanych ściągnąć jak najwięcej pieniędzy potrzebnych królowi, no w celach rozpustnych, tak. Otóż bym to ujęła. Tak. I w 1699 roku przybyła do Saksonii, znalazła się w Dreźnie, no i tam na balu nastąpiło pierwsze spotkanie Anny Kozel z Augustem II. Tak, August II był sędzią w tym zakładzie, no i oczywiście tak. Chojm wygrał, tylko Chojm, że no tak. Niestety nic tak. Mu z tego nie przyszło. Nieledwie zakład, jaki znamy z mitologii, prawda? Tak. I no tutaj również finał bardzo dramatyczny, bo no przypomnijmy, może to warto powiedzieć, mimo że to wynika z tego, o czym mówiliśmy, Anna ma wówczas 19-20 lat. Jest u szczytu swojej urody, jest kobietą rzeczywiście niezwykle atrakcyjną, piękną, inteligentną, powabną i jest także kobietą o zapewne, jak to wynika ze źródeł, a i z tej powieści jest także kobietą o dużych horyzontach intelektualnych i także, co pewnie będzie jednym z powodów jej dramatu, była kobietą bardzo ambitną, była kobietą niezależną, odważną, tak, i nie interesowały ją tylko takie chwilowe związki z mężczyznami. Ona zażądała od króla oświadczenia na piśmie, że on jej nie będzie traktował jak zwykłej kochanki, ale że będzie ją traktował niemal jak królową, jak żonę i że po śmierci królewskiej małżonki on się z nią ożeni. I ona otrzymała to na piśmie. Tak, i później tego przyrzeczenia będzie skwapliwie pilnowała. Tym bardziej, że ona się rzeczywiście zakochała w tym Augustie. No tak. Dodajmy jeszcze, że również głęboka na początku była fascynacja króla.
ten przecież bardzo przebiegły polityk i także przebiegły mężczyzna, że na piśmie dał jej no prawie, że taką intercyzę, no to świadczy o tym, że faktycznie nie była mu obojętna, że bardzo mu na Annie zależało. A zatem głęboka fascynacja króla i rzeczywiście zapewne głęboka miłość ze strony Anny. Świadczyć by o tym także mogło to, że po poznaniu Augusta zdecydowała się na rozwód ze swoim mężem i wtedy właśnie zmieniła nazwisko i przybrała to określenie Kozel. Holm rzuciła nazwisko męża i każe się nazywać hrabiną Kozel. Król całe dnie spędza u niej, jest niewidzialny, zapomniał o całym świecie. Kozel nie tak jak inne faworyty, głosi się drugą żoną króla, występuje jak królowa. Karnawał zapowiada się pięknie. Uwaga, blazen królewski nadstawia uszy. Karki, intrygant. Wiecznie czynne, bawią się dworem, podsłuchują. Znoszą plotki, zastawiają sidła, rzucają ludźmi, zapalają namiętności, wzbudzają kłótnie, wadzą, gadzą. Staraniem dobrego króla najtroskliwszym nie dopuścić, aby wkoło niego w zgodzie żyli z sobą ludzie. Aha, obawia się tego, różni jednych, ją. Ich. Na przemiany okazuje laski, daje innym do zrozumienia, że mają w tamtych nieprzyjaciół. Widok pokrzywdzonych cieszy go i ubezpiecza. Jedni skarżą na drugich, a my w ten sposób wiemy o nadużyciach. Nasza strategia polega na podsycaniu niechęci i uniemożliwianiu zgody. A Kozel umiała poznać charakter króla. Żadne niebezpieczeństwo jej nie odstrasza. Bawi go, rozrywa, rządzi nim. Z każdym dniem większą zyskuje władzę. Nieśmiertelna, obdarzona młodością, kwitnie coraz piękniejsza. Zawsze gotowa w podróż i na wojnę. Towarzyszy królowi w bitwach, w obozie, wśród niewygód kampanii. Nie wzdraga się ani igrzysk, ani strzałów, ani jazdy. Czterech pór roku. Ile to kosztuje? Marmury, kobierce, chiński lak, jedwabie, brylanty. Wszystkich odsunęła. Nazbyt ufa w swe wdzięki i przewagi. Już dwie córki wydała królowi na świat, a tak wciąż młoda. Wojna, wydatki nie zmniejszają zbytków Kozel. No, ale karnawał mamy piękny. Bawmy się. Balujemy pięknie, a Szwedzi rozeszli się po całej Saksonii. Karol XII wtargnął, bronić się niepodobna. Musimy go karmić. August wierzy, że alchemicy zrobią mu złoto. Panno, czarem płoną oczy twoje. Cudzoziemcy wlepiają wzrok w ciebie. Widzę zazdrość w oczach dam dworu. Czują, że na ciebie mieć wpływu nie mogą. Nie potrzeba mi fałszywych sprzymierzeńców. Przy twoim boku czuję się silna i bezpieczna. Wszystko się zaczęło bardzo obiecująco dla obu stron, ale to panowanie
pięknej Kozel, które miało trwać krótko, jak pisze Kraszewski, zaniosło się na długie lata. Hrabina uważała się, otrzymawszy od króla obietnicę ożenienia na piśmie, za drugą, za prawdziwą jego żonę. Postępowanie jej stosowało się do tego. Tak, dodajmy jeszcze rzecz taką, bo tu tło historyczne też wydaje się nie bez znaczenia. Anna Kozel staje się kochanką króla i osobą bardzo mu bliską. I osobą wpływową. I ona nie zamierzała z tych wpływów rezygnować. Ona rzeczywiście, jak podają źródła historyczne, przez pewien czas miała znaczący wpływ na decyzję króla. A chciałem przypomnieć, że to był okres bardzo ważny. W latach 1700-1721, a więc dokładnie wtedy, kiedy August II związany był z Anną Kozel, była prowadzona między innymi przez niego wyniszczająca wojna północna. Zamieszanie w tym regionie Europy było bardzo duże. Trwała rzeczywiście walka o wpływy i co wiemy, jak to zawsze w polityce, walka o stanowiska, o pieniądze, o godności, o tytuły. To są także lata walki Augusta II o polski tron. I Kraszewski pisze tak. Anna wprędce umiała poznać charakter Augusta i dojrzeć sieci snujących się intryg dokoła. Ze spokojem umysłu i wesołością, niezachwianą niczym, bawiła go, rozrywała, rządziła nim i z każdym dniem większą uzyskiwała władzę. No i oczywiście za to wszystko musiała ponieść karę, dlatego tak. Że faworyci, dworacy królewscy nie mogli tego znieść i bardzo szybko właściwie zaczęli wokół niej rozsnuwać sieć pułapek, intryg, bo chcieli ją skompromitować, chcieli ją odsunąć od króla, chcieli ją po prostu pozbawić władzy. Tak, i to się stopniowo zaczynało tym intrygantom dworskim udawać. Tym bardziej, że August II z konieczności prowadził życie bardzo aktywne, a zatem ona nie mogła być cały czas przy nim, a wiadomo, że takie okresy rozłąki zawsze sprzyjały jego spotkaniom z innymi doradcami. No i z innymi kobietami, jemu cały czas podsuwano inne kobiety. Otóż to, a jak powiedzieliśmy, od kobiet nie stronił. A zatem ta ogromna niechęć dworu, o której pani wspomniała, niechęć, która oczywiście zaowocowała intrygami, a nawet różnego rodzaju oszczerstwami, które przedstawiały Annę w najgorszym świetle. Najjaśniejszy panie, hrabina Kozel, będąc tak zakochana w waszej królewskiej mości, co nikogo nie zadziwi, powinna by przynajmniej powodu do podejrzeń i zazdrości nie dawać. Bo podczas nieobecności waszej, najjaśniejszy panie... Mój Fleming, na tym coś powiedział, zatrzymać się nie można. Powinieneś się wytłumaczyć. I ponieważ słowo mi się to wyrwało, naturalnie usprawiedliwić go muszę. Proszę spytać, jak się hrabina bawiła tutaj? Boć palac był pełen zawsze. Gości pełno, wielbicieli mnóstwo. A starszy hrabia Leszren w nadzwyczajnych laskach prawie z palacu nie wychodził. Niekiedy widywano go z bratem lub bez brata wymykającego się około północy. O, zazdrość, mówi przez ciebie Fleming. Kozel cię nie lubi. Potrzebowała rozrywki. Leszren jest dosyć zabawny. No jaśniejszy panie, wszakże to, co powiedział, wymknęło mi się prawie mimowolnie. Lecz przykro by mi było, jako przywiązanemu słudze, miłość tak stałą, tak gorącą, tak wielką, widzieć opłaconą niewdzięcznością. Aha, cóż to? Raczysz, piękna Anno, wpatrywać się w mój portret? No to chyba omyłka. Nie mogę przypuścić, abym na ten honor zasługiwał jeszcze. Nie rozumiem was, najjaśniejszy panie. Co znaczą te tajemnicze wyrazy? Ja nie sądzę, bym do nich powód dać mogła. Myślałaś pani ukryć to przede mną. Tymczasem mam dowody. Dowody? Przeciwko mnie? Tak. Auguście, mów, ja cię nie rozumiem. No dobrze, chcesz wiedzieć? Powiem wszystko, rozmawiałem z Flemingiem. O, z nim. Nic mnie już nie zdziwi. To mój wróg. A książę mi powiada, że całe miasto było zgorszone postępowaniem tym z Leszrenem. Z Leszrenem. A Leszren nie zadawał sobie nawet pracy ukrywania swych uczuć dla was. Przyjmowaliście zakochanego w mej niebytności codziennie. Siadywał wieczory, ale widywano go. Tak jest. Wszystko to prawda. Leszren zakochany jest we mnie, ale ja śmiałam się z tego i śmieję się wciąż. Nie kryłam się z tym, bo nic do ukrywania nie miała. Myślisz więc, królu, że dosyć jest kochać się we mnie, aby być kochanym? Kozel, nie byłbym zazdrosnym, gdybym cię nie kochał.
Znam Fleminga, prawda, jest to najjadowitsza żmija, jaką wyhodowałem na dworze. O, królu, jeśli potwarców dopuścisz do tronu, pamiętaj, nie skończą oni na nas. Dla nich nic nie ma świętego. No bądź spokojna. Bądź spokojna, przyrzekam, daję słowo. Nie dopuszczę, aby mi ktoś śmiał co rzec na ciebie. Ale gdzie jest ten mój pierścień ze szmaragdem, który ci podarowałem? Czy nie widzę go na twym palcu? Nie rozumiem. O, jest zapewne w gotowalni. Więc cóż w tym złego? Jutro pragnę zobaczyć ten pierścień. Żegnam cię, pani. To ty zaklika? Nie wzywałam cię przecież. Pani hrabina raczy wybaczyć, że wchodzę. Służące mi mówiły, że szukali na próżno pierścienia, ale ja go około gotowalni znalazłem i czekałem tylko chwili, aby oddać. Jakże znaleźć mogłeś, skoro go tam nie było? Kto ci pozwolił zaklika zmieniać moje rozkazy? Pani hrabino... Pierścień kazałam wręczyć panu Reszren. Co to jest za zuchwalstwo? Niech mnie moje uczucia szalone i niedorzeczne tłumaczy. Chciałem cię ocalić, pani. Ja nie potrzebuję pomocy niczyjej. Leszeren pierścień otrzymał, tak jak pani poleciła. Jaki pierścień? Zupełnie do tego podobny. Dał mi go pewien czeski magnat w nagrodę za zwycięstwo turnieju. Przeczuwając, iż król o pierścień swój zapytać może, oddałem własny. A, należy ci się więc nagroda. Nie, nie, tylko przebaczenie. Nagrody żadnej nie przyjmę. Weź ten pierścień przeznaczony dla Leszrena. Pani, ja przyjąć go nie mogę. Nie. Weź. Przypominałby mi tylko, żeś dla mnie była nadmiarą okrutną. Żegnaj. Żegnaj, hrabino. Kraszewski dla swojej bohaterki jest wielce łaskawy. Czy rzeczywiście była to taka postać, jaka wynika z kart tej powieści, można wątpić. Niewątpliwie szalenie inteligentna, władcza, skłonna do dyktowania swoich warunków, swoich zasad, no, prowadziła jednak życie co najmniej dwuznaczne. Zapewne była osobą zbyt zaborczą, bo te oszczerstwa i intrygi zaczynają działać, tym bardziej, że król zaczyna być zmęczony jej natarczywością. No tak, i jej zazdrością. Jej zazdrością i ciągłym przypominaniem obietnicy danej na piśmie i pewnie wielokrotnie na początku danego związku szeptanej do ucha. No tak, i król w którymś momencie, zwłaszcza chyba już w tym momencie, kiedy podsunęli mu nową kochankę, niejaką Denhofową, tak, król chciałby od niej odebrać to oświadczenie własne na piśmie, no ale tutaj następuje tak wielki opór hrabiny, że po prostu jest to niemożliwe. Właściwie hrabina ma wokół siebie samych wrogów. Jedyną sprzyjającą jej osobą jest niejaki Rajmund Zaklika, Polak dodajmy, tak, bardzo ją kochający i wierny. No i to jest ta jedyna osoba, do której ona może mieć zaufanie. Ona zresztą owemu Zaklice to oświadczenie przekazuje. On tak, ma, żeby pilnował. Tak, tak, on ma to ze sobą, czuwa, tak. Tak, Anna zaczyna tracić już zdecydowanie względy monarchy. Najpierw są to z jego strony działania jeszcze wyważone, powiedziałoby się, a więc zostaje zmuszona do wyjazdu z Drezna, najpierw do Berlina. I ona nawet ucieka, bo ona się trochę boi. No tak, bo oczywiście nie wie, co może ją spotkać w tym wrogim jej otoczeniu, ale to wszystko jednak wydaje się, że to jest wszystko inspirowane. Chodzi o to, żeby ona się znalazła jak najdalej od centrum i jak najdalej od Augusta II. Wreszcie ląduje w zamku w Nossen i ostatecznie zostaje uwięziona i zamknięta czy umieszczona w wieży w zamku Stolpen. I ostatnią osobą wierną, tak jak pani powiedziała, zostaje Rajmund Zaklika, ale on niestety ginie podczas jednej z prób ucieczek. Tak, bo stale podejmowane są te próby ucieczki. Ona zresztą ciągle, mimo że już nie jest taka młoda bardzo, ciągle jednak jest kobietą bardzo urodziwą i kobietą, która wywołuje wrażenie, tak, na mężczyznach, tak, nawet na tych ją tam pilnujących, na tych żołnierzach. Tak, i ciągle chce walczyć jeszcze o swoje prawa, o swoje wpływy. Więc tam
nawet znajdują się tacy, którzy chcą jej pomagać w tych ucieczkach, no niemniej te ucieczki się nie udają. Nie udają i właśnie w czasie jednej z takich prób Raymond Zaklika ginie. Zaskakujące są jej ostatnie już lata życia, bo August II umiera w roku 1733, a więc no, znacznie wcześniej niż jego ukochana. Wydawałoby się zatem, że zniknęły powody, dla których należy Annę odseparować. Tymczasem ona pozostaje w tym uwięzieniu, nieledwie jak jakiś więzień stanu, do końca swojego życia, a jak już mówiliśmy, żyje długo, do roku 1765. Czyli ona właściwie kilkadziesiąt lat spędza w odosobnieniu. W tym odosobnieniu. Tak. Zresztą, tak jak pisze Kraszewski, ona te ostatnie już 10 lat swojego życia to właściwie spędza na medytacjach, na czytaniu Biblii, interesuje się kabałą, taką staje się osobą właśnie samotną, dziwną trochę. No tak, bo niewątpliwie los, który ją spotkał, mógł spowodować taką właśnie ucieczkę ku sobie, ku jakimś tam formom mistyki i tak na pewno z Anną się stało. Powieść, myślę, jest niezwykła, jak to zresztą często bywa u Kraszewskiego, bo takie spotkanie wielkiej polityki, wielkich intryg, spotkanie historii prawdziwych, półprawdziwych, zmyślonych, no, z bardzo dramatycznymi losami pojedynczych bohaterów. Znakomity romans w tle wielkich dziejów, no wielkiej tak, bo to polityki. I perypetie, i właśnie tajemnice alkowy, a także obraz społecznych i politycznych konfliktów absolutystycznie rządzonego państwa. Ten zdemoralizowany dwór drezdeński, a oprócz tego właśnie no, takie awantury, tak jakby trochę serce i szpada w tle. Tak. To w dalszym ciągu się czyta, to znaczy na pewno chętnie mogą zaglądać i chcą zaglądać do tej powieści miłośnicy powieści historycznych właśnie. Oczywiście, że tak. I wydaje się także, że tak jak to zresztą w innych powieściach Kraszewskiego także, no bardzo taka żywa, autentyczna kreacja bohaterów. No i mówi się, że tutaj zawarł Kraszewski także prawdę psychologiczną w przedstawieniu dramatu wielkości i upadku bohaterki.